Próba odporności 2010. Tylko dla zahartowanych. Próba odporności to zawody i impreza zorganizowane przez marki Korotop i Jato dla najbardziej zahartowanych przedstawicieli branży dachowej. We wspólnej zabawie wzięli udział goście z całej Polski, a o nagrodę główną w kilkunastu spektakularnych konkurencjach walczyło aż 15 drużyn. Nagroda główna to wyjazd zwycięskiej drużyny na tor Formuły 1 Silverstone. Z próbą odporności zmierzyli się najwięksi twardziele w branży, tworząc własne zespoły. Do walki o główną nagrodę i tytuł najbardziej zahartowanych w Polsce przystąpili przedstawiciele drużyn Zemsta Szelajzy, Grupa pod Wesołą Jedką, Big Bad Boys, Super Heroes, Super Dach, Spartanie, OCMB, Damage Expert, Szpala Destroyer, Armageddon, Wiślanie, Chłopaki z Kaszub, Grabanda Września, Wiatroodporni, Mega Hard. I ruszyli, ruszyli! Wszystkie teamy i zawodnicy wykazali niesamowite zaangażowanie i ducha walki, a konkurencje w próbie odporności to nie lada wyzwanie nawet dla największych osiłków. Próba odporności to konkurencje siłowe, sprawnościowe i szybkościowe. W sumie przeprowadzono aż 11 dyscyplin, a nad ich przebiegiem czuwał profesjonalny skład sędziowski. Atmosferę zawodów skutecznie podgrzewał prowadzący Skiba, który z właściwym sobie poczuciem humoru komentował przebieg zmagań zahartowanych. Mam nadzieję, że wygrają najlepsi. Ja oczywiście sympatycznie będę wspomagał wszystkie drużyny, nie tylko chłopaków z Kaszub, ale wszystkie. Od Zemsty Szelajzy do Mega Hardu. Słuchajcie, nazwy są odlotowe, bo są, wygląda to jak festiwal rockowy. Niektórzy mają nazwy naprawdę bardzo punkowe, także to jest bardzo miłe w moim sercu. No i cóż, niech zwycięży najlepsza drużyna. Przyjrzymy się zmaganiom zawodników w poszczególnych konkurencjach. Spacer dekarza. Zawodnik na znak sędziego z półprzysiadu podnosi się razem z konstrukcją. Unosi ciężar na swoich barkach i przenosi na wyznaczonym dystansie. Wygrywa zawodnik, który zrobi to w najkrótszym czasie. Waga płaczu przodem. I ruszyli! Zawodnicy trzymają przedmiot w wyprostowanych ramionach skierowanych przed siebie na wysokości twarzy. Jest to ciężar o wadze 10 kg. Konkurencja zaczyna się gwizdkiem sędziego po przyjęciu przez zawodnika prawidłowej pozycji. Opony równoległe. Zawodnicy przewracają dużą oponę i przemieszczają ją na wyznaczonym odcinku. Opona ma przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Opon nie wolno toczyć. Budowanie wałów. Zawodnicy po kolei przenoszą 12 ciężkich worków z piaskiem i budują wały na podejście. Dystans około 20 metrów. 4 razy 30 kg, 4 razy 40 kg i 4 razy 50 kg. Rzut membraną. Zawodnik na znak sędziego rzuca za siebie belkę. Belkę trzyma oburącz. Każdy zawodnik wykonuje dwa rzuty, a punktowany jest najlepszy wynik. Słuchajcie, naprawdę. Wyglądało na to, że to będzie mistrzostwo. Czy pobije Mega Hard i chłopak z Kaszub? Zobaczymy. Dart dla twardzieli. Zamiast lotek w konkurencji wykorzystano narzędzia Jato. Uczestnik ma 5 rzutów i liczą się tylko wbite tarcze tnące. Przeciąganie samochodu. Zadanie zawodnika to przeciąganie samochodu firmowego na dystansie 15 metrów w jak najkrótszym czasie. Zawodnik idąc ciągnie samochód za sobą. Skrzynia biegów auta ustawiona jest w pozycji luz.
Młotkiem Go. Czy jesteśmy gotowi? Wbijanie wielkich gwoździ w pieniek małym młotkiem Jato. Kolejność drużyn, startujemy od końca. Wbijają dwie osoby po dwa gwoździe. Piłą Go. Piłowanie kłód drewnianych piłą Moja Twoja. Zawodnicy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie przepiłować grubą kłodę drewna. Wielkie rozdjęcie dzisiaj na naszym stronie Pikniku. Letnie sanie. Na specjalnym nosidle siadają hostessy. Nosidło wyposażone jest w specjalne uchwyty, które trzymają zawodnicy. Ich zadaniem będzie przejście z punktu A do punktu B i z powrotem w jak najszybszym czasie. Dobrze, dobry czas. Zmagania zawodników nie były jedyną atrakcją imprezy. Ogromnym powodzeniem cieszyły się kłady, którymi można było jeździć po specjalnie przygotowanym torze, oraz paintball, strzelnica, mega piłkarzyki, samochody rajdowe. Można było także dobrze zjeść i napić się piwa. Po zawodach przyszedł czas na podsumowanie wyników i wyłonienie najbardziej zahartowanych. Powiedzmy szczerze, Wojtku, było ostro, czad był niezły. Emocje sięgały zenitu. Sędziowie po zliczeniu punktacji jednoznacznie wskazali zwycięzców. Najlepszą drużyną okazała się ekipa Damage Expert. A teraz czas na ogłoszenie pierwszego miejsca. The winner is Eksperci, Damage Expert! Zwycięska drużyna to prawdziwi eksperci w dziedzinie zdobywania nagród. Okazali się najlepsi i pojadą na tor Formuły 1 Silverstone. Miejsce drugie zdobyli Złe Chłopaki, Big Bad Boys, a trzecie Wiatrootworni. Zwieńczeniem próby odporności był koncert Big Cyc, na którym goście bawili się do późnych godzin nocnych. Impreza odbyła się dzięki firmie CBSA, właściciela marki Korotop i firmy Toja, właściciela marki Jato. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejną próbę odporności już w przyszłym roku.